Hejka, kochani rodzice i wszyscy pozostali. Witam Was w kolejnym filmiku, który też już Wam obiecywałam i zapowiadałam. Dzisiaj będę Wam opowiadać o Summer Camp, co to w ogóle jest. Jest to tak jakby, można powiedzieć, takie lato w mieście, jeżeli chcemy sobie tak przetłumaczyć na język polski. Znaczy, no nie dokładnie to, no bo summer camp to chyba wszyscy wiedzą, że to jest taki obóz wakacyjny, ale chodzi mi, że jeżeli porównać to coś podobnego, co jest w Polsce, to są właśnie takie wakacje w mieście i to jest organizowane dla rodziców, którzy właśnie pracują albo nie chcą, żeby dziecko siedziało w domu przed telewizją. Chcą, żeby spędziło ten czas aktywnie i żeby miało dobry taki rozwój przez wakacje. Jak to wszystko wygląda? Najczęściej organizują to szkoły, do których dziecko wasze uczęszcza. W moim przypadku, w przypadku Wiktorii, właśnie my żeśmy się zdecydowali na właśnie ten summer camp w szkole u Wiktorii, bo mieli bardzo fajny plan zajęć, o którym Wam zaraz opowiem. Takie summer camp wiem, że też organizują różne takie placówki typu siłownia, różne sklepy, ale tam jakby nie macie takiej całościowej opieki nad dzieckiem, tylko po prostu mamuśki, które siedzą w domu, mogą jeździć na różne zajęcia i kiedy Wiktoria była młodsza, ja właśnie na takie różne zajęcia z Wiktorią jeździłam albo sama jej organizowałam takie zajęcia. Tym razem już Wiktoria poszła sama do szkoły i bardzo jest to fajne, bo Wiktoria ma też kontakt ze starszymi dziećmi, nie tylko ze swoimi rówieśnikami, ale też ze starszymi dziećmi. Jeżeli chodzi właśnie o sam summer camp, to on trwa przez całe wakacje, które są tutaj w Stanach. Jest to prawie 1,5 miesiąca. Też w każdym stanie jest inaczej. Ja tutaj mówię o stanie Floryda, więc jeżeli jesteście z innych stanów, mamuśki, to oczywiście piszcie na dole w komentarzach, bo to jest zawsze bardzo ciekawe i wiem, że inne mamuśki też to czytają i to są też zawsze wiadomości bardzo takie ważne i interesujące i bardzo pomocne. Wiem, że ten summer camp też kończy się 2 tygodnie przed taką szkołą, którą Wiktoria będzie zaczynać od nowego roku szkolnego. Trwa to od poniedziałku do piątku. Od godziny już można przywieźć dziecko o godzinie 7 rano. Do 9 dziecko musi być już na terenie szkoły. Nie można się spóźniać, bo oni wyjeżdżają na właśnie różne wycieczki. Jeżeli chodzi o poniedziałki, to w poniedziałki zawsze dzieci są na terenie szkoły i mają tam organizowane różne zajęcia, czy to zajęcia właśnie plastyczne. Najczęściej wtedy dostaje bardzo dużo od Wiktorii prezentów w postaci ramek, obrazków, malowideł, wyklejanek. Oni wtedy tam właśnie robią takie rzeczy. Jeżeli chodzi o resztę dni, czyli już wtedy wtorek, środa, czwartek i piątek, mają organizowane różne wyjścia z tej szkoły. Czyli wtedy mają na przykład wyjścia do muzeum, do kina, do różnych takich placówek rozrywkowych typu kręgle, łyżwy, wrotki, różne właśnie place zabaw, baseny, parki wodne, parki rozrywki. I powiem Wam, że w tej szkole naprawdę było to super, bo za tą cenę sądzę, że naprawdę bardzo się postarali. I tak, jeżeli chodzi o cenę takiego właśnie summer campu, czyli za 1,5 miesiąca, płacicie 1100 dolarów. I teraz niektórych może przerazić ta suma, jeżeli będziecie przeliczać to oczywiście na złotówki, ale musicie sobie to najczęściej przeliczać 1 do 1, bo musicie też brać pod uwagę inne zarobki w Ameryce niż w Polsce. Czyli jeżeli byśmy przeliczali to 1 do 1, czyli to jest tak jakby 1100 zł. O, można to tak przeliczyć. Chociaż i tak jest to dużo i niedużo, no bo w zależności ile kto, prawda, zarabia. Ale jeżeli teraz Wam powiem, jak jest, co jest w tej cenie, to mi się wydaje, że naprawdę cena jest super. Po pierwsze, Wiktoria w cenie dostaje ubranie do tego summer campu, bo oni tutaj
do tego summer camp, bo oni tutaj muszą mieć takie same koszulki. Dół może być już inny, może być to spódniczka, mogą być to spodenki, byle żeby dziecku było wygodnie, ale jeżeli chodzi o strój, to strój tutaj odgrywa bardzo ważną rolę z tego względu, że te koszulki właśnie pokazują, kiedy dzieci są zwłaszcza na jakiejś wycieczce wyjazdowej, czy to w muzeum, czy to właśnie w parku wodnym, one, wiadomo jest, że to dziecko jest właśnie z tego summer campu, a nie z żadnego innego, nikt się nie pomyli, nie wsadzi dziecka do innego autobusu szkolnego, tylko wszyscy są już wtedy tak rozpoznawalni na całym właśnie mieście, nawet jeżeli by się dziecko zagubiło, czy właśnie by gdzieś poszło w inną stronę, to wtedy każdy wie, do jakiej szkoły przynależy, gdzie się trzeba odzywać. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które Wiktoria dostała, dostała też plecak, na którym też ma właśnie nazwę szkoły i z jakiego jest właśnie tego summer camp, i też pojemnik na wodę, czyli ten taki bidon. I tam też jest właśnie nazwa szkoły, jest ten taki cały nadruk, że właśnie jeżeli pije sobie wodę, no to wiadomo już, że jest też właśnie to od niej ze szkoły. W cenie też są posiłki, czyli są śniadania i lunche i jakieś tam pojedyncze przekąski. W cenie też są właśnie wszystkie wyjścia, które są organizowane przez właśnie tą szkołę. No i tak jak mówię, Wiktoria była chyba ze 4 razy w kinie, na najnowszych filmach, byli też na łyżwach, na wrotkach, byli też w różnych muzeach, byli też na wystawach, w parkach wodnych, w różnych właśnie takich parkach rozrywki typu zjeżdżalnie takie, wiecie, takie pompowane. Byli też w parkach rozrywki. Teraz w tą środę mają wyjazd do Legolandu. I też bardzo mi się to spodobało, że rodzice dostają cały plan na cały okres tego summer campu i tam macie wypisane, co jakiego dnia jest. Przy okazji też przed całym tym summer campem jest takie specjalne zebranie, gdzie oni nam przedstawiają cały program i przedstawiają, na co rodzice się muszą przygotować, co dziecko musi mieć. I w tym planie zajęć są też zaznaczone, na przykład jeżeli jest słoneczko, no to trzeba dziecko posmarować właśnie większą ilością, znaczy trzeba dziecko posmarować filtrem przeciwsłonecznym i ten filtr dziecku spakować. Zresztą oni tutaj na Florydzie typowo wymagają właśnie, żeby w plecaku był zawsze filtr przeciwsłoneczny, większa ilość wody do picia i czasami strój na przebranie, jeżeli dziecko, czyli tutaj w tym taka właśnie kropelka wody jest oznaczona na planie i wtedy dziecko musi mieć na pewno ręcznik, kostium kąpielowy, strój na przebranie i buty, które są takie, wiecie, że jak się zmoczą, to zaraz za chwilkę wyschną, czyli takie nieprzemakalne. I zawsze musi mieć dziecko na sobie koszulkę. Nawet jeżeli wychodzi właśnie do parku wodnego, to na kostium kąpielowy musi mieć tą koszulkę, czy nawet na plażę, bo też Wiktoria miała właśnie wycieczkę na plażę. Dzieci też przy tym właśnie summer campie dostają na przykład dyplomy i Wiktoria właśnie w zeszłym tygodniu dostała taki dyplom. 2 tygodnie temu dostała taki dyplom, gdzie była najlepszym, najbardziej słuchającym się uczestnikiem tego summer campu, więc my byliśmy bardzo z Wikusi dumni i bardzo szczęśliwi, że Wikusia właśnie tak super sobie tam radzi. I też właśnie najwięcej pomagała nauczycielom, najlepiej się słuchała, wykonywała polecenia i ogólnie, prawda, najlepiej się zachowywała i oni to doceniają i dziecko, które właśnie się tak zachowuje, dostaje na koniec tygodnia dyplom od szkoły. Też w nagrodę, jeżeli dziecko dobrze się zachowuje, to ich opiekunowie główni mówią, że może sobie na koniec szkoły
wziąć loda. To są takie, te wiecie, kolorowe lody, taki jakby lód zamrożony z barwnikiem. Ja tam nie do końca jestem do tego przekonana, bo jakoś nie lubię, żeby Wiktoria to jadła, ale Wiktoria zawsze to bierze i później mi to oddaje, bo jej to zbytnio nie smakuje, ale to jest taka, ona wie, że to jest taka nagroda za dobre zachowanie i ona się nawet cieszy, że tego loda może sobie właśnie zabrać do domu. I ta lodówka jest tak jakby już przy wyjściu ze szkoły. I właśnie wtedy dzieci wiedzą, które... I powiem wam, że to jest najlepsze, że żadne dziecko nie oszuka, że weźmie tego loda, chociaż mu na przykład opiekun powiedział, że dzisiaj nie zasłużył sobie na tego loda. I dzieci między sobą też siebie pilnują, że na przykład trzeba wziąć tylko jednego loda, nie można wziąć więcej, i wiedzą dokładnie, które dziecko może tego loda sobie zabrać do domu, więc naprawdę to też mi się podoba, że te dzieci się naprawdę słuchają. No i tak jak mówię, dzieci są w różnym wieku, gdzie też to właśnie uczy takich różnych kontaktów, pracy w grupie, pracy właśnie z różnymi dziećmi. Też mi się bardzo to podoba, że Wiktoria też właśnie może dostać kieszonkowe, jeżeli jadą właśnie czy do muzeum, czy do zoo, to tam Wiktoria może wydać określoną sumę, którą rodzice jej przeznaczą na daną rzecz. I w pierwszym momencie myślałam, że Wiktoria, wiecie, będzie kupować sobie słodycze, bo u nas w domu tak słodyczy się często nie jada. I myślałam, że będzie kupować słodycze, a nie. Wikusia sobie najczęściej kupuje jakieś zabawki, jakieś gadżety. Najczęściej sobie kupuje maskotki albo takie zabawki typu plastelina, jakieś slime, coś w tym stylu, bo to bardzo lubi, to wiedziałam. I my najczęściej dajemy po 10 dolarów i ona się wtedy tym rozporządza. Oczywiście w takim młodszym wieku nauczyciele zbierają te wszystkie pieniążki, oni mają odpowiednio opisane, które dziecko co, którego dziecka jaka jest suma, i wtedy, kiedy jest już czas na to, żeby można było wydać, dziecku się daje te pieniądze i się, prawda, samo rozporządza, co sobie chce w danym miejscu kupić. Na przykład też Wiktoria dostała taką lekcję, że miała kupić, byli właśnie w fabryce takiego misia, gdzie sami sobie robili misie i wszywali misiowi serduszko. I też Wiktoria dostała taki bardzo fajny dyplom. Dostała taki bardzo fajny dyplom, że ten miś jest tylko jeden, jedyny, i ten miś właśnie ma serduszko, ma swoje imię. No i mogła misiowi kupić sukienkę albo buty, no bo już na dwie rzeczy nie starczyło. I tutaj dostała taką lekcję, że właśnie miała tylko wybrać jedną rzecz, i właśnie, że tylko na tą jedną rzecz starczy jej tych pieniędzy. Więc tutaj też bardzo fajnie, że tego tak uczą, że już od najmłodszych lat takiej, wiecie, takiej samodzielności, takiej zaradności i takiej wiedzy na ten temat, że nie zawsze się ma te pieniądze. Czasami też właśnie Wiktoria mi opowiada, że nie wszystkie dzieci dostają te pieniążki i Wikusia jest taka, że ona chce tym dzieciom, prawda, zaraz pomagać, chce dawać im te pieniądze, chce im coś kupić. My też się staramy jej jakichś dużych sum, prawda, nie dawać tych pieniążków, żeby ona też wiedziała, że nie wszystko można sobie zawsze kupić. I chyba to już wszystko, co miałam wam powiedzieć na temat Summer Camp. Wiktoria już niedługo go kończy. Tak, musieliście długo czekać na ten filmik, ale przynajmniej wszystko już dokładnie wiem. Jeszcze może tak na końcu wam powiem, kto ich dowozi na te wycieczki. Oczywiście dowożą ich amerykańskie autobusy i tutaj, słuchajcie, też planuję filmik o amerykańskich autobusach. Tylko koniecznie mi dajcie znać, czy chcecie taki obejrzeć, jak to wszystko wygląda. A może macie jakieś pytania, które was nurtują na ten temat, no bo oglądając amerykańskie filmy, te autobusy są po prostu wszechobecne i wiadomo jest, że tak to wygląda. Ale może macie jakieś pytania, więc koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, wtedy ja wam przygotuję taki filmik od razu z odpowiedziami na wasze pytania. W tym filmiku już chyba wszystko, co chciałam wam opowiedziałam. Jeżeli macie jakieś pytania, to też je zadawajcie na dole w komentarzach, ja chętnie wam odpowiem. Ja już się teraz z wami żegnam, do usłyszenia, buziaki!